Dzień dobry, drogie dziewiarki. Tym razem siadłam tutaj przed kamerą, by opowiedzieć Wam o pewnej mojej takiej nowej fascynacji oczkami podnoszonymi. Można wykorzystywać, jako że mamy jeszcze lato, wykorzystałam len, a dokładnie włóczkę leniwiec, który mamy dostępny w dwóch kolorach, taki naturalny len i taki, powiedziałabym, beżowy. Można wykorzystać len naturalny, który u nas funkcjonuje pod taką nazwą, len naturalny. Ja tutaj przygotowałam segregatorek z tymi propozycjami, które według mnie można użyć do tej zabawy włóczką jednokolorową, a druga włóczka jest włóczką wielokolorową. I tutaj mamy dublet, jest to mieszanka. To jest len i bawełna. 100 gramów ma 700 metrów. Do tej zabawy łączenia z inną włóczką wielokolorową ja proponuję dublet podwójną nitką. Można sobie wtedy ciągnąć, można przewinąć taką cewkę i ciągnąć z taki podpatrzyłam trik u dziewczyn edziwiarkowych, które przewijają z cewki na taki moteczek na przewijarce, a następnie ciągną z wnętrza motka i z zewnętrza, że tak powiem, i mają podwójną niteczkę. To jest u Stasi podpatrzone. Buretę można do tego wykorzystać, 100% jedwab surowy, następnie leniwca, który jest dostępny w dwóch kolorach, o właśnie w takich. Ten kolor ekry i ten naturalny, który ja właśnie wzięłam na tapetę, oraz tak zwany len naturalny, który tutaj może na kamerze w powiększeniu widzicie, tutaj pewna różnica między nimi występuje. To jest włóczka zwana u nas w sklepie leniwcem. Kolory mają zbliżone, ale strukturę nitki mają różną. Poza tym leniwiec jest grubszy, 100 gramów ma 200 metrów, a len naturalny 100 gramów to jest 280 metrów. I tutaj mamy, wystaje taka lniana, surowa niteczka. W leniwcu ta niteczka taka bardzo surowa nie wystaje, nitka jest raczej gładka. No i tak. Mamy takie dwie nitki, taką nitkę bazową, nazwijmy to. Zobaczcie, co ja tutaj najpierw z daleka, o tak, zobaczcie, jak to wygląda. No, namieszałam, prawda, namieszałam. Podstawą jest leniwiec. Teraz położę to na karteczce, żeby można było popatrzeć na to. To jest mieszanie tego lnu z karmą. Z karmą w takim mrocznawym kolorze. I to jest, powiedziałabym, jeden motyw i trochę na wysokość. Na razie mam tyle, gdy karma będzie się zmieniać, bo widzicie, tu jest więcej turkusu, tutaj mamy takie ciemno-musztardowe fragmenty, więc te moje stawki kolorystyczne uzyskiwane poprzez podnoszenie oczek będą się zmieniały. I to jest właśnie cały urok tej zabawy kolorami, gdzie mamy bazę jednobarwną, a bawimy się wielokolorową włóczką. To może być karma. Karma pasuje do leniwca według mnie grubością i do lnu naturalnego. Jeżeli chciałybyśmy dubletem się bawić i buretą, to według mnie raczej baby cotton kolorowy może być quattro wielokolorowe. Jest takie u nas w sklepie, które można również się bawić z bawełną, raczej letnie nitki. No i tak, mam tyle. Pokażę Wam, jak uzyskać taką, jak to u mnie wychodzi, jak do tego doszłam. Wzór pochodzi z tej książki, takiej Biblii wzorów. Wzorek wygląda w ten sposób tutaj. Tło jednobarwne i wielokolorowe te paseczki. U mnie są z karmy, są w różnych kolorach, niekoniecznie tak jak tutaj jest dwubarwny wzór, tylko wielobarwny. I jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że wzór musi, liczba oczek musi być podzielna przez 12 plus 1 plus 2 oczka brzegowe. I cały wzór składa się z 16 rzędów, które Wam pokażę, jak one się wykonują. Tu sobie zostawię jako ściągę. Gdybym przypadkiem gdzieś zapomniała, nabrałam sobie leniwcem i akurat innym numerem karmy, bo tutaj ten moteczek jest zajęty do robótki, ale w niczym nie wadzi pokazać inny kolor. Na drucikach mam
24 oczka musi być podzielne przez 12 plus 1 plus 2, czyli mam 27 oczek. Po nabraniu oczek, ja tutaj już mam te dwa rzędy, w których się nic nie dzieje, więc ja je po prostu przerobiłam i Wam powiem, jak to się robiło. Po nabraniu oczek przerabiam bazowym kolorem, czyli leniwcem, przerabiam dwa rzędy jerseyu prawego, czyli oczka prawe po prawej stronie, oczka lewe po lewej stronie. I to już mam dwa rzędy zrobione. To jest trzeci rząd, w którym dołączam kolor, który będzie bałaganił na moim tle, czyli będzie robił tą swoją robotę, do której został powołany tutaj, dołączony, karma została dołączona. Przywiązałam niteczkę. Przywiązując, radzę zawsze zostawić troszkę dłuższy koniec niż za krótki. Lepiej go schować później, niż miałoby się nam gdzieś coś odwiązać. Oczko brzegowe wykonuje się kolorem B, czyli karmą. Podnoszenie oczek w przepisie mówi o tym, ja tutaj zabiorę te niteczki może, żeby tak nie bałaganiły. Wkuwam się w oczko jak do przerabiania oczka na lewo, czyli w ten sposób, a nitkę prowadzę z tyłu robótki. I to jest, te dwa oczka leniwca podnoszę. I teraz przerabiam 9 oczek karmą. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Następnie podnoszę leniwe oczka, tak jak to zrobiłam na początku robótki, w ilości 3. I następnie przerabiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ten mój fragment robótki, który pokazałam na początku, jest już wyprany. Teraz mamy dwa oczka podnoszone leniwcem i jedno oczko brzegowe przerobione karmą. To są u mnie dwa motywy, prawda? 24 plus 1 plus 2 to są dwa motywy, ponieważ jeden motyw jest na 12 oczek. I tutaj, zobaczcie, ponieważ ja byłam bardzo ciekawa, jak to się ułoży po praniu, ponieważ w robocie len jest sztywny i się nie układa, a po praniu to się pięknie tutaj ułożyło, jest lejące. Karma w tym sprzyja, by robótka była lejąca. Następnie, to jest mój czwarty rząd. W czwartym rzędzie przerabiam oczko brzegowe. Ja tutaj je przerabiam, nie zostawiam nieprzerobionego, ponieważ tutaj krawędź ma znaczenie, gdy wykonujemy oczko brzegowe innym kolorem. I teraz podnoszenie oczek w rzędzie parzystym polega na tym, że wkuwam się jak do przerabienia na lewo, ale nitkę zostawiam sobie z przodu robótki. Raz i dwa. I teraz mam 9 oczek prawych, czyli to powstanie takie żeberko po prawej stronie. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Układam sobie to. Następnie mam 3 oczka podnoszone z nitką z przodu robótki. 1, 2 i 3. I mamy 9 oczek prawymi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. 2 oczka podnoszone, nitka z przodu robótki i jedno oczko brzegowe przerabiane przeze mnie. I to jest czwarty rząd. Rząd piąty to jest, włączamy do pracy nitkę leniwca, czyli tę niteczkę, która odpoczywała, że tak powiem. Chwyciłam ją sobie tutaj. Oczko brzegowe. To są dwa rzędy, które po prostu sobie odpoczywamy i robimy tylko i wyłącznie jersey prawy. Czyli po prostu przerabiam oczka na prawo. Tutaj widzę, widzicie, jak jest różowy, zielony już się włączył w robótkę. To jest numer karmy, który został Julii z topiku, który dziergała.
A ja tą moją karmę tak po prostu kiedyś przytuliłam w jednej z pierwszych dostaw. Robótka w trakcie dziergania oczka lniane są oczkami bardzo specyficznymi. Powiedziałabym nawet, że bywają takie, nie wiem czy to jest właściwe słowo, niechlujne. Dlatego moja ciekawość, jak to się wszystko ułoży po praniu, była ogromna, więc ja musiałam robótkę zmoczyć. I ona pięknie wyschła przez nas. Tutaj tak ją przesunę może trochę, żebyście widziały. Mnie to zachwyciło. I to jest rząd, którym przerabiam wszystkie oczka na lewo. Czyli tu się nic nie zmienia. 16 rzędów ma robótka. Ten jeden motyw na wysokość. I przy czym, jak widzicie, co dwa rzędy występuje taki odpoczynek, że nic nie zmieniamy. No i tak, tutaj mam różowy, zielony, potem może jakiś musztardowy wejdzie. Powiem wam, że ja jeszcze nie planuję, co będzie powyżej tego motywu, bo na pewno bluzeczka nie będzie w całości taka. Myślę, że to byłoby chyba za dużo, ale taki motyw na dole jako bordiurę, parę motywów, a potem gładko tym lnem, to byłoby fajne. I to jest rząd, w którym dołączamy nitkę leniwca, czyli wyciągam ją sobie tutaj z tego bałaganu niteczek. Oczywiście pracując z dwiema nitkami, musicie pamiętać, żeby higiena pracy z nitką występowała, czyli zawsze trzeba je sobie poodkręcać, żeby nam się nie plątały. I tak, to jest rząd, którym chwytam karmę. Przerabiam jedno oczko brzegowe karmą. Dociągam, oczywiście o brzeg trzeba dbać. Dociągam, zerknę, tak, to teraz mamy oczko karmy. W tym miejscu wystąpią u nas trzy oczka podnoszone. Raz, dwa i trzy. Podnoszone, a następnie wkuwam się i wykonuję pięć oczek. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Pięć oczek karmą. Następnie znów wykonuję podnoszone oczka, wkuwam się jak do przerabienia na lewo i nitka jest z tyłu robótki. Dwa i trzy, robię jedno oczko z karmy, znów podnoszę, raz, dwa i trzy i teraz mam pięć oczek karmy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Pięć oczek karmy, tutaj mamy trzy podnoszone. I dwa oczka karmą. Wygląda tak. No powiedziałabym, nie wygląda. No w tej fazie to tak jest. Drutki do przerabiania lnu, tego leniwca i myślę, że lnu naturalnego, ja bym raczej sugerowała druty, które nie mają bardzo ostrych końcówek. Ponieważ len jest spleciony z wielu niteczek i to może nam, gdy druty są za ostre, powoduje, że wkuwamy się pomiędzy niteczki. Nie, tutaj według mnie bambusowe, oliwne lub nowele będą doskonałym wyborem. W tym momencie mam bambusowe, a na mojej robótce mam oliwne i one są ok. Teraz mam tak, teraz przerabiam oczka, bym powiedziała, tak jak schodzą z drutów. Przy czym, gdzie karma, robię na prawo. Podnoszone oczka leniwca. Nitka z przodu robótki. Oczywiście tak sobie tutaj naprężam, żeby ta nić z lewej strony nie była ani za luźna, ani za ciasna. Dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy oczka podnoszone, nitka z przodu robótki. Jedno oczko karmą, limonka mi tu fajna wyszła, trzy oczka podnoszone leniwca, pięć oczek karmy, raz, dwa, trzy, trzy, cztery i pięć, trzy oczka podnoszone, nitka z przodu robótki, rozciągam sobie to tu pięknie i dwa oczka na prawo. Dociągam, trzeba dbać o to, by ten brzeg był schludny. I teraz tak, i teraz będą dwa rzędy leniwcem, więc szukam nitki, czyli tak, higiena jest, nitek jest, czyli są w porządku.
ciągnę niteczkę leniwca. O tak. I teraz przerabiam dwa rzędy jerseyu prawego. Lecimy z tematem, jak to się mawia. Już tutaj nie robię tego powoli, bo to nie zmienia nic, nie ma wpływu na dzieninę. W tym filmiku nie uczymy się oczek prawych. Tutaj Wam tylko pokazuję te oczka podnoszone i jak się można bawić kolorami. Jedna włóczka wielokolorowa, tak można też linello wykorzystywać. Linello wielokolorowe łączyć z podwójną nitką dubletu na przykład, albo z pride'em. Ja myślę, że tę bluzeczkę jeszcze, niezależnie co mi wyjdzie, czy to będzie topik, to myślę, że jeszcze ponoszę tego lata. Jersey prawy po lewej stronie to są oczka lewe. Ten mój fragmencik, który wczoraj włożyłam do wody robótki, nie farbował ani ta karma. Kolor wody się nie zmienił. Pewnie łącząc jasnego leniwca z jakąś kolorową włóczką, na małym fragmencie radziłabym wykonać próbę kąpieli, no żeby się później nie rozczarować na końcu, bo to jest straszne uczucie. Kiedy się napracujemy, a efekt nas nie zadowala. Ja dopiero w tym sezonie się tak rozkręciłam, że tak powiem, z włóczkami lnianymi. A w szczególności z tak surowym lnem, jak na przykład Fresh, jak Lino Fiorentino. No i tutaj ten leniwiec i len naturalny. Zobaczcie, na razie mam tyle. Lecimy dalej z tym tematem. W następnym rzędzie włączamy... O, tutaj się mi coś o, dobra, jest. Włączamy karmę. Ściągam tę nitkę leniwca, żeby była no taka nie bardzo obszerna, czyli tak przyciągam to. 2, 3, 4 oczka. 4 oczka karmy. Nadal mamy 3 oczka podnoszone. 1 oczko karmy. 3 podnoszone i mamy 1, 2, 3, 4, 5 oczek karmy. Tak wygląda. 3 podnoszone, 1, 2, 3, jedna karma. 3 podnoszone, 1, 2, 3 i tu mamy 1, 2, 3 i 4 oczka wykonane włóczką karmy. Odwracam robótkę. Jest to rząd wykonywany karmą. Oczko brzegowe. Mamy tak. 4 oczka. Teraz będzie jersey. 3 oczka jerseyu prawa. Przepraszam. Oczek prawych, czyli można powiedzieć ściek francuski. Teraz mamy oczka podnoszone, nić jest z przodu robótki. Teraz mamy jedno oczko karmą jersey, oczko prawe po prostu. Następnie 3 oczka podnoszone, nić z przodu robótki. Mamy teraz oczka prawe, 2, 3, 4 i 5. Następnie oczka podnoszone, nić z przodu robótki. Jedno oczko prawe, 3 oczka podnoszone, nić z przodu robótki i teraz mamy oczka prawe, 2, 3 i 4. Odwracam robótkę, są to rzędy, które się wykonuje leniwcem, więc szukam leniwca, patrzę, czy jest higiena niteczek, można powiedzieć, że jest. Szukam leniwca, okręcam sobie tutaj nitkę i przerabiam dwa rzędy jerseyu prawego bazową nitką. Można powiedzieć, że jesteśmy już prawie pod koniec tego schematu na wysokość. Lecimy, lecimy.
Macie okazję zobaczyć, jak się układa kolorystyka karmy w jednym kolorze i w tym moim kolorze. I również, to też jest fajne uczucie, zobaczyć, jak wygląda robótka, fragment robótki, która jest wyprana i która jest w trakcie pracy. Ta w trakcie pracy naprawdę nie wygląda i trzeba mieć naprawdę doświadczenie pewne, żeby sama siebie w głowie uspokajać. Spokojnie, spokojnie, wiesz, że oceniasz dopiero jak wypierzesz. Teraz mamy oczka lewe, no więc odpoczywamy, opowiadamy sobie różne rzeczy. Różne, no bo to jest tak, że nigdy nie wiadomo, jaka to włóczka na drutki wpadnie. Nigdy. A korzystając z tego, że mieliśmy dużą dostawę lnu i to tak pod koniec lata, to, ale myślę, że jeżeli teraz zaczniemy, to nawet jeżeli w tym sezonie by się już nie ponosiło, to na przyszły to będzie jak znalazł, taka letnia bluzeczka lniana. A na przykład renia, buretę łączy z moherkiem i wtedy można sobie tworzyć dzianinę na wiele pół roku. Bo gdyby do burety dołączyć moherek, a następnie wziąć jedną nitkę pasującą grubością, widzicie? Zobaczcie, to wygląda tak. Wziąć do burety z moherkiem, dołączyć tak do tej zabawy kolorami, dołączyć na przykład Merino 150 kolor albo degradę, to wtedy tak samo możemy się bawić na wszystkie pory roku. I to jest rząd, w którym dołączamy nitkę karmy i wlecimy. I teraz mamy tak. 2, 3, 4, 5, 6, tylko potwierdzę, 2, 4, 6, tak, 6 oczek karmy, 3 oczka podnoszone, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 oczek karmo, czyli to powiedziałabym, zataczamy koło, czyli to jest tak, jak było w pierwszym rzędzie. Przepraszam, nitka miała być z tyłu robótki. 2 i 3. Raz, 2, 3, 4. Oj, kurczę. Widzicie, tu się źle wkułam i mi się od razu problem z lnem powstał. 4, 5 i 6. Odwracam. Jak wiemy, karmę przerabiam na prawo, a podnoszone zostawiam nitkę z przodu. Raz, 2, 3, 4, 5. 5 plus jedno oczko brzegowe. Podnoszone nić z przodu robótki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Podnoszone nić z przodu robótki. Raz, 2, 3, 4. Tu mi się jedno oczko schowało. 5 i 6. I to jest całość motywu na wysokość. I w tym momencie przerobiłabym dwa rzędy leniwca i zaczynam wszystko od początku. To wygląda tak. Wygląda niewyprane. Zobaczcie, niewyprane wygląda tak. O tak. Tak wygląda. Ale i tak mi się tutaj właśnie, jak już wiem, co będę miała za zakrętem, czyli co będzie, jak się wypierze, jak się namoczy, jakie to będzie wyglądać, to już jestem spokojna i mogę sobie kontynuować i z całą odpowiedzialnością Wam mówię, że to wychodzi coś fajnego i tutaj macie wgląd na to. Tutaj tę robótkę przerabiam na drutach 3,5. Ja dziergam luźno i po to, żeby to nie były ogromne oczka, tutaj na to mam 3,75, bo po prostu takie miałam wolne druciki. Jeżeli ktoś dzierga ściśle, to proponuję raczej większe druty niż mniejsze, a kto luźno jak ja, no to między 3,5 na te dwie włóczki. Na te dwie włóczki jest ok. Oczka podnoszone. Zabawa jednobarwnym tłem i wielokolorową włóczką, którą malujemy na tej dzianinie, więc zachęcam Was, zobaczcie jeszcze rzut oka, fajnie wygląda, prawda? Mi się podoba. Zachęcam, jeżeli Wam się spodobało, to koniecznie zostawcie nam
łapkę w górę, komentarz do filmu. Za dzisiejszą uwagę bardzo Wam dziękuję i do następnego razu.